Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na S37, tym razem przenosimy się na Berserka i dzisiaj nagrywam z Berserka, ponieważ kilka ciekawych rzeczy się wydarzyło, dlatego postanowiłem, że właśnie nagram, opowiem wam o tym, skoro lecimy z tymi daily odcinkami, no to z każdej klasy wypadałoby coś nagrać. I tak, no na wstępie standardowo, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję. Wczoraj w ogóle nie dość, że dobiliśmy 5000 subskrypcji, to tam jeszcze chyba w ciągu dnia z 70 wleciało, także w ogóle wow. Strasznie wam za to dziękuję. No ale okej, przechodzimy sobie tutaj do najciekawszych rzeczy. Pierwsze co, jak już pewnie widzieliście z tytułu, postawiliśmy pierwszą kopalnię 20 na serwerze. Nikt jeszcze nie ma tej kopalni, zresztą widać to po pupilach. Dlaczego? Każdy tutaj, jak widzicie, ma 87 pupili. Tutaj Freestylo widzę, że ma 88, ale on ma z czegoś innego, bo wczoraj mi nawet pisał na czacie, że tam ma chyba, nie wiem, 18 albo 19 tą kopalnię. Mystic ma 89, dlatego że on pokonał Esteros i pokonał 13 piętro w mroku, dlatego on ma jednego więcej. Ale co my zrobiliśmy? My także pokonaliśmy 13 piętro w mroku, zaraz wam pokażę walkę, bo na szczęście zapisałem. Wczoraj sobie dosłownie 5 razy stwierdziłem, że kliknę i stety, bądź też niestety udało się. Niestety dlatego, że nie wychwyciłem tego na odcinku. Nie uchwyciłem bardziej, ale po prostu wam to teraz pokażę, bo mam tą walkę zapisaną i zaraz sobie złapiemy właśnie tutaj peta tego diabło czorta i będziemy mieć 89 petów. Co za tym idzie, będziemy mieć tyle samo co Mystic, tylko Mystic ma jeszcze ukończony Esteros, więc my gdybyśmy ukończyli Esteros, mielibyśmy tych petów 90. Tak więc no, wychodzi na to, że jeszcze nikt tej kopalni na poziomie 20 nie ma, także jesteśmy po prostu pierwsi. Już tutaj sobie tego peta, wczoraj w ogóle miałem szczęście, bo zrobiłem tą kopalnię na poziom 20, skipnąłem chyba 4 razy, z tego mi wyleciały 2 duże czarnuchy, jeden właśnie jajko z petem, tutaj tym triceraklocem i jeden mały czarny, to tam go dałem dla pachołków. No i co, jaki jest teraz plan, jeżeli chodzi o tą kopalnię? No dzisiaj może jakieś tam gemiki sobie podrobimy. Generalnie będę chciał dla siebie tutaj wszystkie duże popodmieniać standardowo, bo one mi dają tutaj około 500, jak widzicie, 27, więc około można powiedzieć 100 więcej, aniżeli te, co miałem do tej pory, nawet czasem więcej w niektórych przypadkach, także sobie te gemy po prostu popodmieniam, jak mi będą dropiły jakieś mniejsze, to będę je wymieniał u pachołków, natomiast później lecimy tą kopalnię dalej do 25 poziomu, bo już nie mogę się doczekać, aż będę mógł jednocześnie kopać właśnie gemy i w sensie ulepszać kopalnię i kopać gemy, no dokładnie. Tak więc sobie tą kopalnię dalej będziemy lecieć. No ale uważam, że jest to dosyć fajne osiągnięcie. Dobra, mamy tutaj EQ standardowo założone dobre, więc na ten moment chyba będziemy tego diabło czorta po prostu dropić. Strefa mroku, kraina oskór. No to jest legendarny pet, więc on może tutaj nam nawet nie polecieć, ale będziemy próbować, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy to będzie w ogóle ciekawe, no ale dobra, spróbujemy. Kraina oskór nas interesuje, także sobie będziemy właśnie tej krainki szukać. No generalnie nie wiem, czy dzisiaj będę klikał lochy. To już wam tak, że tak powiem, taki spoilerek delikatny, bo będę chciał właśnie te gemiki wymienić. Też nie wiem, ten Esteros już bym powoli się tutaj szykował do ukończenia go, no ale niestety nie wiem, jak to nam, może to będzie lepsze, jak to nam wyjdzie, ponieważ no wczoraj też tak kilka prób zrobiłem, tak samo jak i właśnie tego 13 piętra, no i tu w ogóle słabiutkie misje, no i nie było wcale kolorowo, w sensie no tam w ogóle mu nic żeśmy nie zabierali. Myślę, że po zmianie gemów będziemy mogli jakieś podejście zrobić, ale to oczywiście już nagram. Dzisiaj może jakieś tam te gemiki podropię, to jeszcze po prostu sobie zobaczę. No żadnej tej krainy oskór niestety nie ma póki co. Co by tutaj było lepsze? No wydaje mi się, że mimo wszystko to, więc sobie weźmiemy. Dobra, dalej znowu nic, no ale ja tutaj niestety nie będę robił cięć. Więc będziemy szukać. Znowu nic, ale tutaj no to będzie chyba mimo wszystko lepsze. Też zaraz ktoś tam, bo ja wiecie, tych misji wcale nie robię tak z kalkulatorem w ręku, także coś tutaj mogę się pomylić, od tam jakieś małe wartości expa. No ale mam nadzieję, że nikt tam nie będzie, wiecie, z kalkulatorem w ręku liczył. Nie lubię strasznie robić misji na odcinku, no bo raz, że to nie jest wcale takie ciekawe, mi się wydaje, a dwa, że
że właśnie zaraz się znajdzie osoba, która będzie mnie cisnąć, bo tam 200 tysięcy expa na przykład straciłem, czy coś w tym stylu. O, jest kraina oskór, dobra, pierwsza próba, czy siądzie? No i siadło z pierwszej misji, dobra, super, całe szczęście. Tak to by mi to nie robiło różnicy, ale że jesteśmy na odcinku, to strasznie fajnie. No i okej, mamy tego diabłoczorta, już go sobie tutaj możemy zacząć karmić. Jak widzicie, ja tutaj Omnibooma już zacząłem, no ale ma tylko 12 poziom, więc tak naprawdę nic straconego. Lecimy sobie w tego diabłoczorta, tutaj w ziemi akurat Szczerbuna kończy karmić, jeszcze 3 jedzonka i będę miał 200 poziom, więc tego Triceracloca akurat sobie zaraz po nim właśnie zacznę karmić. Dobra, tutaj na razie to olewamy, więc sobie przejdziemy może do takiego ogarniania postaci standardowego. Będę sobie tutaj chciał znaleźć coś do kibelka, oczywiście jakiś epik. To jest ten żółw, który tam widzicie w ekwipunku. To mi wyleciał wczoraj właśnie z tego 13 piętra. O, jest jakiś pasek. Właśnie, więc go muszę w sumie rozmontować, bo on jest dosyć słaby. Dobra, paseczek wrzucamy. O, i w ogóle mamy też 19 maurę. Zapomniałem o tym, także spukujemy kibelek. No sporo się na tym wojowniku mimo wszystko dzieje. Mówcie co chcecie. Punkty życia już 11%, super. Je tutaj odkładamy, będzie na jutro do kibla. To jest coś dla maga, ale czy to się opłaca? Plus 12 tylko, więc wydaje mi się, że nie. Dobra, tu robimy rozmontowanie, tu robimy rozmontowanie. To tak jak mówię, będzie do kibla na jutro. O, i mamy misję, od razu zrobiliśmy, nawet nie wiedziałem, że taką misję miałem. Awkę oczywiście tutaj po odcinku zacznę sobie klikać dalej. Na odcinku nie ma to najmniejszego sensu, bo jest to po prostu nudne do oglądania, tak mi się przynajmniej wydaje. Także sobie po prostu przeklikamy tą postać i spróbujemy jakieś gemiki podrobić. Dzisiaj też ten odcinek troszeczkę taki na szybko, można powiedzieć, bo nie mam zbytnio czasu na nagrywanie, ale że chcę go dla was nagrać, bo chcę to daily, powiedzmy, utrzymać, no to właśnie nagrywam. Poza tym, no mówię, no na tym berserku się fajne rzeczy podziały, więc dlaczego by się po prostu nie pochwalić tym. Dobra, tutaj lecimy dalej. Co my tutaj, no może te klepsydry, chociaż może, dobra, kamyk spróbujemy. Jest szansa, jest mała, ale siadło, więc spoko, dobra. No i to by było tyle, jeżeli chodzi na ten moment o tom. Oj, tutaj w ogóle zapomniałem przeklikać standardowo. Jeżeli chodzi o tą naszą karczmę na ten moment, niestety wyleciało mi to z głowy, bo już rano tutaj sobie zrobiłem reset i potem już nie wracałem na tą postać. Odkąd w sumie kupiłem skipa u handlarza. No ale dobra, to tak na biegu. Zrobimy sobie jakieś ataki może, bo dlaczego by nie, skoro i tak nie wbijemy dzisiaj levelami, może jest weekend expa, no to jak wiecie, dopiero co wbiłem 372, tak więc no nie będzie to wcale takie proste. No tutaj coś przegrywamy i tutaj ostatnia walka, dobra, cyk, jesteśmy w ogóle top 1. Wczoraj troszeczkę tego, o, teraz już nie mamy takiej przewagi w czci, ale wczoraj mieliśmy tam chyba ponad 1000, więc całkiem sporo. Okej, coś możemy tutaj jeszcze rozmontować. Mamy jakąś broń, dosyć tanią, więc ją możemy w sumie. Kółkiem możemy zakręcić, to nam pewno jakieś tanie rzeczy wylecą. To od razu sobie do tego rozmontowania wezmę. Przy okazji jakieś też itemki. W sensie jakieś też jedzonka nam wyleciały z tego kółka. Także spoko, no jednak to jest taki dosyć drogie te buty, więc na razie ja sobie tutaj będę trzymał, może jeszcze mi coś z awki poleci, to nie jest zbytnio istotne na ten moment. Dobra, no i lecimy w te pety. W tych petach wczoraj też byliśmy top 1 o dziwo w rankingu, teraz nas tutaj przeskoczył Komandos, ale to jest z naszej gildii, więc jakby można powiedzieć, że jesteśmy ex aequo top 1, ale okej, no spróbujemy sobie tutaj wrócić na tą pozycję, powiedzmy właśnie tą top 1, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj nakarmimy jeszcze tego rokietka. No tutaj z tymi karmieniami na ten moment nie jest wcale tak kolorowo, jakby mogło być. No do wody tutaj, jak widzicie, Posejdonga by już wypadało zdobyć oraz no to maurę na poziomie 20, jeszcze jedna aura nam potrzebna i nam wyleci ten głębion, więc to też jest dosyć fajne, że tutaj jakiś w końcu coś się dzieje na tej postaci, bo długo był przestój, długo nic się nie działo. Okej, lecimy tutaj, spróbujemy zrobić 5-0 w tych pupilach. Tu sobie zaatakujemy ziemią na spokojnie, tutaj powinniśmy ogniem wygrać też. Dalej, no tu już jakiś mocniejszy przeciwnik, to jest światło, więc spróbujemy światłem, no i przegraliśmy, super, także już raczej na pierwszą pozycję się nie wbijemy. Dobra, tutaj mrokiem powinno pójść
i tutaj wodą też powinno pójść w teorii. Okej, no i tego sobie dokarmiamy. No niestety, no jak ten ranking wygląda teraz, jeszcze żeśmy spadli w ogóle na czwarte miejsce. No to nic, no niestety ten ranking w tych petach jest dosyć ruchomy. Jedną przegrywamy i już widzicie, o ile pozycji spadamy. No bo jednak tutaj ta część jest dosyć zbliżona, nie? Zbliżeni jesteśmy do siebie pod względem tej czci. Dobra, tutaj olewamy, tutaj sobie zrobimy... Ulepszyłem trochę w ogóle tego Władka, bo być może dzięki temu wyżej w podziemiu się będziemy widnieć po prostu wyżej w rankingu w podziemiu, bo jak widzicie jesteśmy dosyć nisko, a jako jedni z pierwszych mieliśmy to 15 serce i tak dalej. Teraz no jak sami widzicie nie ma to zupełnie znaczenia. Tutaj jak ktoś ma wyższego Władka, to ja uważam, że nie ma co tych dusz marnować, tak szczerze mówiąc, na tego Władka, bo potem na kopalnie nie będziemy mieli, a te kopalnie są, no jak widzicie, 162 miliony dusz, więc jest to dosyć sporo. No ale trochę go dzisiaj poulepszałem, więc zobaczymy, na jakie sobie tutaj miejsce wbijemy. Poczekajcie, gdzie tutaj jest? O, Mystic. Cyk, cyk i go sobie po prostu poatakujemy. Zobaczymy, czy to w ogóle coś nam dało, jeżeli chodzi o ten ranking. Dobra, koniec. I teraz wchodzimy do podziemi i jesteśmy na 35 pozycji. No 30 miejsc około żeśmy tam skoczyli, o ile dobrze kojarzę. No ale dobra, nieważne. No portalu nie klikniemy, bo bym musiał odświeżać ten nasz, tą naszą całą stronę, więc po prostu później sobie kliknę, bo teraz nie ma co. No i okej, to by było chyba na tyle. Spróbujemy sobie, myślę, może jakieś podejście do Esterosu sobie zrobimy, niech będzie tak do 300 grzybów i potem może sobie podropimy kilka czarnych gemów, bo w sumie taki był cel na odcinek, ale dobra, no tutaj może jakaś, w ogóle jeszcze wam to 13 piętro muszę pokazać, żebym nie zapomniał, bo ja zawsze tych zapisywanych walk zapominam pokazywać, więc tutaj zaraz jak z tym skończymy, to wam pokażę. No widzicie, no ja wczoraj tutaj z 10 prób zrobiłem, no i ciężko z nim, no tam 62 miliony, no tutaj by wypadało jakiś grad ciosów, po prostu 15 ataków z rzędu i on by padł, ale to chyba jeszcze nie jest czas, nie będziemy tutaj wydawać na niego nie wiadomo ile, bo po prostu pierwsze co na ten moment to chcę sobie te kamyczki zmienić, te kamyczki mi dosyć dużo dadzą, więc wtedy będę po prostu tutaj sobie działał w tym Esterosie. Dobra, no i zobaczymy sobie tą strefę mroku z tym Włodzimierzem Młotowładnym. No tutaj tego pominę, jak widzicie. Oj, nie tak chciałem pominąć, dobra, jeszcze raz. Tego pominę, no on mu tutaj zabrał, powiedzmy tam niecałe 20 milionów. No Maguś też coś tam zrobił, ale nie za wiele. Kunegunda o dziwo też nie za wiele zrobiła. No i zaraz wjedzie tutaj Berserk, wjedzie sobie standardowo jak na prawilną klasę przystało, można powiedzieć. No to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to, ale to jest to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i koniec. Kilka tam krytyków na początku, te ostatnie ciosy nawet nie krytyczne, a mimo to no prawilna klasa Berserk zrobiła, pokonała go po prostu, no co tu dużo gadać. Więc to chyba jeżeli chodzi o te lochy, to tyle, możemy już to sobie odznaczyć w zasadzie. No i co, no i poszukamy tutaj jakichś kamyków, nie jest to wcale takie drogie, no duży na siłę niestety nas nie satysfakcjonuje. Mały czarny, no to będzie dla jakiegoś tam towarzysza, znowu mały czarny. Średni czarny, no zobaczymy ile on tam w ogóle daje. Znowu średni czarny. No i co, no i powiedzmy ostatni skip. No i znowu średni czarny, niestety. No dzisiaj już na odcinku standardowy już nie mamy takiego szczęścia, jakie mieliśmy. Ale dobra, tutaj ten ma jakieś niebieskie te kryształki, więc w sumie 625 widzę, także można mu podmienić. Niech tam sobie ma. No te średnie są dosyć słabe, one tutaj prawie około 80 cech tracimy na nich, więc nie ma co dawać do głównej postaci, damy je po prostu dla Kunegundy. Ona tutaj ma zręczność, więc tutaj żeby miała full czarne, tutaj ma 330, 324, jakiś taki najsłabszy chcę podmienić, 324 jest najsłabszy, potem będzie ten i dalej lecimy sobie, 354 tam widziałem. Chociaż czy my chcemy, może jeszcze komuś innemu też podmienimy, może temu wojownikowi coś spróbujemy.
chociaż jemu w zasadzie to by wypadało, a nie, on tu ma po 200, zobaczcie jakie oni mają słabe te kryształy. No to jest właśnie to, jak już bijemy tą kopalnię na 25 poziom, to już nie będzie nam robiło różnicy, czy ona się będzie ulepszać, czy nie, bo te gemy będą, regularnie będziemy je wydobywać, więc wiecie, więc po prostu nie będzie to robiło różnicy i w końcu pouzupełniamy tutaj dla tych naszych towarzyszy te gemiki, ale dobra, no damy tutaj mu w to i tutaj mu w to niech też ma. I tyle, okej, to by było na tyle, odcinek można powiedzieć taki bardziej informacyjny, aniżeli właśnie, żeby tutaj poklikać jakieś lochy czy coś, więc no jak widzicie sporo się tutaj dzieje powoli do przodu na tym berku, także jestem bardzo, można powiedzieć, zadowolony, jak tutaj ta postać się rozwija na ten moment. I co, i to by było na tyle, no szczęścia w kopalni nie zbytnio nam nie dopisało, no ale trudno. Teraz mówię, no dopóki nie ulepszę, ile tutaj w ogóle jeszcze kamyków potrzebuję? To jest już z tej nowej, on tam jest o 10 słabszy, ale tam wiecie, pal licho, raz, dwa, trzy, w broni mam nowy, cztery, tu mam nowy, pięć, no sześć dużych czarnych, no to nie jest, wiecie, nie jest nie wiadomo co, myślę, że raz, dwa sobie tutaj to uzyskamy, zwłaszcza, że tutaj w tej kopalni tylko 6 godzin się wydobywa, więc no w teorii można 4 gemy na dobę wydobyć, troszeczkę ponad 6 godzin, no ale wiadomo, no jeszcze dochodzi spanie i takie tego typu rzeczy, więc no tak 4 ciężko, ale 3 myślę, że bez problemu na dobę będziemy wydobywać. No i tylko podmienię tutaj to wszystko, może jakiś odcinek nagram właśnie, żeby już próbować ten Esteros zamknąć, żeby tam na niego wydać sporo grzybków, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie się skupiam na gemach i tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów subskrypcję, możecie dzisiaj tematycznie, możecie na przykład napisać w komentarzu kopalnia, a ja wam szybnę serduszko, więc no tak jak mówię, tak będzie tematycznie, także no, jeszcze raz wam dziękuję, wbijajcie na Discorda dla widzów, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się i cześć!